Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o świętym Stanisławie, biskupie krakowskim, świętym Stanisławie ze Szczepanowa, patronie Korony Polskiej, męczenniku. Nic z tego, co tu dzisiaj będzie powiedziane, nie zostało w zasadzie opublikowane nigdzie i nie było w ten sposób omawiane, jak ja to robię. Zacząłem, kiedyś zrobiłem dawno temu początek w drugim tomie baśni polskiej. To było dawno, już tego nie pamiętam, natomiast teraz doszły do mnie różne nowe wątki, o których chciałbym wspomnieć i troszeczkę inaczej opowiedzieć o świętym Stanisławie. Proszę Państwa, bo sprawa świętego Stanisława ma ponad 1000 lat, tak? I jest ciągle żywa. Ciągle żywa. Parę lat temu w jednym z teatrów warszawskich wystawiono sztukę Wyspiańskiego Bolesław Śmiały. Bolesława Śmiałego zagrał Rysio z Klanu. Ja nie pamiętam, jak ten facet się nazywa, to jest ponoć dobry aktor, ale zagrał Bolesława Śmiałego i była ta sztuka. Nie ma, proszę Państwa, dzisiaj ani jednego powodu, żeby interesować się w tak agresywny sposób postacią świętego Stanisława, jak tylko wrogość wobec Kościoła. Bo oczywiście dominująca narracja dotycząca świętego Stanisława jest taka, że święty Stanisław był zdrajcą, o czym wiemy na podstawie kroniki Galla Anonima, a król, który budował potęgę państwa, kazał go zamordować w słusznym gniewie. W słusznym gniewie. Doszło do tego morderstwa, jak wiemy, jedna wersja mówi, że po rozprawie sądowej ta starsza, a inna, że wprost zamordowano biskupa krakowskiego w kościele na Skałce przed ołtarzem w czasie odprawiania mszy. Nie wiemy, jak było, natomiast jest to wdzięczne pole do interpretacji, interpretacji naukowych, interpretacji publicystycznych, interpretacji medialnych. Ciągle się do tego wraca. Najlepsze jest to, że 3 chyba lata temu pracę doktorską o świętym Stanisławie napisał Tomasz Karolak. Państwo... Tak. Tomasz Karolak napisał pracę o świętym Stanisławie na podstawie sztuki Wyspiańskiego. Udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej i w tym wywiadzie opowiedział, że właśnie on uważa, że święty Stanisław był zdrajcą, że Wyspiański pięknie to opisał i że to jest właśnie taki przyczynek do dzisiejszych dyskusji i rozważań na temat roli Kościoła, roli państwa w życiu człowieka. No i on o tym tę swoją pracę stworzył. Teraz jest już doktorem, być może wkrótce będzie doktorem habilitowanym, a i profesora pewnie. Tak. Tomasz Karolak ma doktorat. On nie tylko ma szczerbę między zębami, proszę Pani, ale też różne ważne papiery w szafce. I to jest, mnie to zastanawia nieustająco, że sprawa, która przez badaczy jest w zasadzie odpuszczona, ponieważ nie ma źródeł, które by to posunęły do przodu choćby o krok. Nie ma dodatkowych informacji, wszyscy czekają, aż coś wypłynie ktoś coś odkryje. Ciągle jest żywa publicystycznie, tak? Ciągle jest żywa artystycznie. Ciągle jest ten kontekst konfliktu Kościół i państwa. Więc ja dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, że ten konflikt jest fikcyjny z istoty, bo musimy się dobrze zastanowić, co to było państwo w XI wieku. To jest pierwsza sprawa. Co to było państwo w XI wieku? Ale to za chwilę. Natomiast teraz jeszcze słów kilka o tym, jak postać świętego Stanisława była odbierana w czasach słusznie minionych oraz przez autorów uważanych za prawicowych, takich idących pod prąd, będących w kontrze do systemu. Proszę Państwa, postać świętego Stanisława była zawsze traktowana źle. Mam wręcz wrażenie, że żeby publicysta albo pisarz mógł publikować, to jest moje wrażenie, ono może nie być prawdziwe, publikować i pisać i wydawać w szerokich bardzo nakładach, musiał najpierw napisać coś na świętego Stanisława. Państwo pamiętacie takie książki Karola Bunsza? Grube księgi zaczynające się, opowiadające historię Polski od Mieszka I do Władysława Łokietka. Ja przeczytałem kilka, ale to było bardzo niestrawne, a tylko dlatego, że byłem takim młodzieńcem bardzo zawziętym, który sobie, a i tak odpadłem od większości.
Najgrubsza książka Karola Bunsza z tej serii piastowskiej nazywa się Imiennik i opowiada o Bolesławie II Szczodrym i jego konflikcie z biskupem Stanisławem. Opowiada w sposób jednoznaczny, to znaczy, że Bolesław chciał budować silne państwo, które będzie głównym rozgrywającym w Europie, natomiast biskup Stanisław w zmowie z wrogami państwa, czyli z cesarzem oraz z Czechami, mu to uniemożliwiał, no i oczywiście poniósł słuszną karę, a do tego jeszcze dopuszczał się fałszerstw, bo aranżował przedstawienia pod tytułem Wskrzeszenie zmarłych, tak? Bo wszyscy pamiętają legendę o wskrzeszeniu właściciela wsi Piotrowin nad Wisłą, kiedy to święty wskrzesił tego człowieka, ten człowiek poszedł na sąd i poświadczył, że dobra piotrowińskie należą do katedry krakowskiej. Proszę Państwa, no, legenda o Piotrowinie jest późniejsza, jest XIII-wieczna. Bunsz to wszystko bardzo ładnie poskładał, wrzucił do jednego worka. Nikt nie poddał tej książki krytyce, o ile pamiętam. Dzisiaj, jeżeli coś się pisze, na przykład jeżeli ja coś piszę, albo ktokolwiek inny, rzucają się na to trzej przynajmniej eksperci, którzy szukają, gdzie tam jest zły przecinek, gdzie literówka, albo które nazwisko pominąłem, albo że papież jeden czy drugi umarł nie w 1513, a w 1514, albo na odwrót, tak? A kolumna knechtów skręciła w rzeczywistości w prawo, a nie w lewo, jak napisałem. No więc w przypadku autorów takich jak Bunsz nikt nie mówił złego słowa. Dlaczego? No bo Karol Bunsz był podpisany na liście tych artystów, twórców i ludzi kultury, którzy poparli proces kurii krakowskiej, tak? Więc konsekwencją tego były te nakłady, które on miał olbrzymie, no i a haraczem, który jeszcze musiał dodatkowo uiścić władzy, no była ta okropna książka Imiennik o tym, jak to święty Stanisław zdradził koronę polską i przeszedł na stronę wrogów, za co został słusznie ukarany. Więc postać świętego Stanisława, proszę Państwa, to jest pewien probierz i narzędzie, tak? To jest narzędzie, którym się wypróbowuje lojalność autorów chcących wkroczyć na rynek. Kiedyś się wypróbowywało, być może teraz już się tego nie robi, ale przypomnę tylko, że Waldemar Łysiak, którego wielbicieli znałem bardzo wielu, oni już dzisiaj troszeczkę krytycznie podchodzą do swojego mistrza, też napisał taki esej o świętym Stanisławie, jak to pan Łysiak, on z wielkim takim ładunkiem emocji, do tego jeszcze jakieś poezje wplatał, z tego też jasno wynikało, że ten święty to nic dobrego. Nic dobrego. I stąd ta moja myśl, że to jest pewien sposób na wypróbowanie lojalności. Miejmy nadzieję, że już dzisiaj się tego nie robi, no i dzisiaj święty Stanisław został zdegradowany do tematu pracy doktorskiej Karolaka. Tak. To nie jest dobrze. To nie jest dobrze, bo albo manipulacja, albo degradacja. Więc ja pomyślałem, że napiszę książeczkę o świętym Stanisławie, niedużą, ale taką, która zawrze te wszystkie rzeczy, według mnie istotne, których nie ma w głównej narracji dotyczącej historii świętego Stanisława i króla Bolesława II. Proszę Państwa, jaki jest problem z tą narracją? Ona się opiera na bardzo skąpej ilości źródeł, a badacze, którzy się tym zajmują, cały czas rozglądają się za nowymi źródłami i gotowi są za źródło dotyczące świętego Stanisława uznać absolutnie wszystko. Była taka słynna sprawa, kiedy dodatkowym źródłem do historii świętego Stanisława została ogłoszona chrzcielnica Strydę. To jest szwedzkie miasto, a w nim kościół, gdzie jest pokazana historia zupełnie innego świętego, który wskrzesza z grobu nieboszczyka. Ten nieboszczyk jest kościotrupem i jeden z polskich profesorów z Krakowa, chyba Guplowicz, ale nie pamiętam, uznał, że to jest źródło do historii świętego Stanisława. Dzięki badaniom profesora Jakimowicza, historyka sztuki, to zostało unieważnione i okazało się, że to jest zupełnie co innego. To nie zmienia, proszę Państwa, faktu, że wszystkie interpretacje dotyczące świętego Stanisława opierały się na kronice Gala Anonima, wielokrotnie poprawianej, rekonstruowanej,
Do tego jeszcze dochodziła kronika Wincentego Kadłubka, który oczywiście wynosił świętego Stanisława pod niebiosa, natomiast deprecjonował króla. I dzięki temu Kadłubkowi przez lata całe święty Stanisław był nieniepokojony. Był po prostu patronem korony polskiej i tak jak go opisał Wincenty Kadłubek w swojej legendzie, no bo to jest wersja legendarna, święty Stanisław był symbolem zrośnięcia się wszystkich części korony polskiej po rozbiciu dzielnicowym. Bo tak jak napisał już Wincenty, porąbane członki świętego, nadleciały orły, one się skleiły i można było ciało w całości złożyć w krypcie. I Szymon, jak coś mówię źle, to wtrącaj się i mów, ok? Nie wszystko pamiętam, poza tym jestem zmęczony. Od czasu mistrza Wincentego nikt tego, tej kwestii nie ruszał. Nikt nie krytykował, nie usiłował dobudowywać żadnych dodatkowych wątków. Natomiast, proszę Państwa, zmiana przyszła w bardzo charakterystycznym momencie, to znaczy Tadeusz Czacki, kiedy już nie było Polski w zasadzie, Tadeusz Czacki, promotor sztuk, kultury, kunsztów rozmaitych, następca biskupa Naruszewicza w dziele spisywania historii naszego kraju, wyznaczony przez króla Stanisława Augusta, napisał list do Adama Kazimierza Czartoryskiego, w którym to liście stwierdził, że dotarł, ale ktoś mu to wręczył w rzeczywistości, taki zbiór manuskryptów XV-wiecznych, który się nazywa Kodeksem Sędziwoja. Chodzi o Sędziwoja z Czechła. I w tym kodeksie znalazła się, to był XVIII wiek, znalazła się ta wersja Kroniki Gala, gdzie jest napisane, że biskup Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, to traditor regni, zdrajca korony. Do tego jeszcze Tadeusz Czacki, postać, której imieniem chrzci się szkoły i różne ulice, dodał do tego jeszcze, że miał zmowę z Czechami. Że Stanisław był zdrajcą i miał zmowę z Czechami. No i proszę Państwa, się zaczęło, prawda? To znaczy w roku panowania króla Stanisława Augusta zostaje ustanowiony order świętego Stanisława, a kiedy to panowanie się kończy i kraj upada, luminarze kultury z tego kraju niszczą i łamią najważniejszy symbol jedności królestwa. Oczywiście można do tego nie przywiązywać wagi. Ja się nie spotkałem z żadnym naukowym tekstem, ani publicystycznym tekstem, który by zwrócił na to uwagę. Tak? Mamy postać świętego, która jest wyniesiona w momencie, kiedy królestwo się jednoczy po rozbiciu dzielnicowym i postać ta zostaje zdezawuowana i oczerniona w momencie, kiedy królestwo się rozpada. Więc to oczywiście nie jest żaden argument naukowy, prawda? Ale też ja się nie uważam za naukowca i mogę sobie mówić, co mi się podoba. To nie jest żaden argument naukowy, nikt go nie będzie traktował serio. Natomiast ja mogę go opublikować, stanąć w jego obronie, powiedzieć kilka słów i wydać książkę w ilości tam 1000-1500 nakładu. Podczas gdy naukowe książki są wydawane w ilości 300 egzemplarzy, tak? Przy dobrych wiatrach. No więc takie mamy, jak to mówią niektórzy, widełki. Takie mamy widełki. I proszę Państwa, od tamtego momentu sprawy toczą się w bardzo złym kierunku. To znaczy postać świętego jest pod lupą. A w miarę jak ona staje się coraz bardziej uczerniona i coraz bardziej potworna w tej swojej zdradzie królestwa, do głosu dochodzą inne postaci, na których opiera się nowa narracja historyczna, tworzona przez cały wiek XIX i wiek XX. Kim są te postaci? To są humaniści, proszę Państwa. To są humaniści. I teraz ważna sprawa, ponieważ my słyszymy o legendach dotyczących świętego Stanisława właśnie, a to, że porąbali go przed ołtarzem, że zleciały się orły, że członki się zrosły, że święty wskrzesił zmarłego.
Natomiast o jednej legendzie nie słyszymy zupełnie, ona była bardzo żywa przez wiele stuleci. Otóż, proszę Państwa, ponoć święty Stanisław został zamordowany przed ołtarzem przez rycerzy, którzy pieczętowali się herbami Strzemie, Jastrzębiec i Szreniawa. To są ważne herby w historii Polski i tradycja rodzinna pewnie w tych rodzinach Szreniawitów, Jastrzębców i Strzemieńczyków też była dość istotna. To są herby morawskie, które zostały tutaj, skądś się tutaj wzięły. Prawda? Ja nie będę teraz rozwijał tego wątku, ja go rozwinąłem w drugim tomie baśni. Więc nie będę tego wątku teraz rozwijał. I teraz, proszę Państwa, coś niesamowitego, co mnie szalenie zainspirowało. To jest oczywiście legenda, to jest oczywiście przypadkowy zestaw faktów, którego nawet nie trzeba powtarzać. W książce, mamy XIX wiek, końcówkę XIX wieku, zmieniają się narracje. To znaczy święci i błogosławieni Kościoła zostają z historii polskiej wypłukani, a na to miejsce wpompowuje się postaci humanistów. Najważniejszym z nich jest Grzegorz z Sanoka. Józef Ignacy Kraszewski napisał taką książkę, która się nazywa Strzemieńczyk. Ona jest nie do czytania. Nie do czytania. Ale jak ktoś ma mocne nerwy i cierpliwość, to zachęcam. Strzemieńczyk zaczyna się od tej właśnie legendy. To znaczy Józef Ignacy Kraszewski pisze, że Grzegorz z Sanoka pieczętował się herbem Strzemie i w rodzinie, a także w mieście Krakowie i okolicach i w ogóle w Małopolsce żywa była bardzo ta legenda dotycząca Szreniawitów, Strzemieńczyków i Jastrzębców, którzy zamordowali świętego Stanisława. W zasadzie tylko to można przeczytać, dalej nie trzeba się w tego Strzemieńczyka zagłębiać. Natomiast od razu pojawia się pytanie, jakim to herbem pieczętował się Józef Ignacy Kraszewski? No, pytanie za 100 punktów. Herbem Jastrzębiec, proszę Państwa. Naprawdę ja tego nie wymyśliłem. Józef Ignacy Kraszewski, herbu Jastrzębiec, pisze biograficzną powieść o Grzegorzu z Sanoka, który się pieczętował herbem Strzemie. Jest jeszcze Szreniawa. Tutaj nie ma takiej oczywistości, ale herbem Szreniawa pieczętował się Piotr Kmita, a potem Lubomirscy. Piotr Kmita, ja go wymieniam w tej książce, to jest kiedy Turcy maszerują, żeby rozwalić Węgry, Piotr Kmita depeszuje. Depeszuje z Gdańska do Krakowa, że nie można iść na pomoc Węgrom, bo Tatarzy się szykują. Na Krymie. Oni się już szykują na Polskę i w tej sprawie telefonowali do Piotra Kmity w Gdańsku, który akurat ma przyjęcie w dworze Artusa. Piotr Kmita, Lubomirscy, tak? No, a wracając do Jastrzębców, proszę Państwa. Jastrzębce to cała rodzina Zborowskich. Tak? To jest cała rodzina Zborowskich. To oczywiście są dowolnie przeze mnie ułożone fakty, które można interpretować jak kto chce. Ja interpretuję w taki sposób, bo uważam, że to nie jest przypadek, prawda? Proszę Państwa, w roku 1907 rozpoczynają się w Krakowie uroczystości 500-lecia śmierci Grzegorza z Sanoka. 500-lecia śmierci Grzegorza z Sanoka. O świętym Stanisławie nikt już nie myśli. Grzegorz z Sanoka to był humanista, który jako biskup lwowski rezydował w majątku w Dunajowie i ściągnął pod Lwowem, ściągnął tam Filipa Kalimacha, weneckiego i tureckiego agenta podejrzewanego o próbę zamordowania papieża. I uczynił tego człowieka wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka. Równie dobrze można by uczynić wychowawcą dzieci prezydenta Roberta Biedronia. Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy ta narracja wkracza do rzeczywistości, uzyskuje do historii, uzyskuje wszelkie możliwe certyfikaty i legitymacje. To oczywiście ma kontekst polityczny. Kontekst polityczny, ponieważ ta przygoda Akademii Krakowskiej i środowiska krakowskiego z początku XX wieku i końca wieku XIX wiąże się oczywiście z domem panującym. Tak?
z domem panującym, który lansuje swoją wersję historii. No i oczywiście tę wersję, która mówi, że tylko zgoda między Wiedniem a Krakowem była w stanie w ogóle utrzymać to państwo na powierzchni i ono dzięki humanistom, dzięki dobrym bankierom z południowych Niemiec i jeszcze lepszemu cesarzowi, który temu wszystkiemu sprzyjał, utrzymało się. A król Zygmunt był patronem humanistów, trochę gapiowatym, umówmy się, trochę gapowatym, ale w rzeczywistości poczciwym. Taka narracja zaczęła dominować, a kto był jej twórcą? Proszę Państwa, w pewnym momencie do Krakowa przyjechał Henryk Zeisberg, profesor historii z Wiednia, który, jak to piszą w mądrych opracowaniach dla młodzieży i nie tylko, zajął się badaniami nad historią renesansu w Polsce. Zajął się badaniami nad historią renesansu w Polsce. Kim był ten Henryk Zeisberg? To nie była zwyczajna postać, proszę Państwa. To nie był człowiek, który tam sobie przyjechał, bo chciał. To był były już wychowawca następcy tronu cesarza, przyszłego cesarza Rudolfa. Jak wiemy, Rudolf nie został cesarzem, ponieważ wdał się w dziką zupełnie aferę, która nazywa się aferą zamku Meierling i tam rzekomo popełnił samobójstwo. W rzeczywistości został zastrzelony przez agentów francuskich. No Zyta to powiedziała przed śmiercią. Zyta wyznała wprost, dzisiaj oczywiście nikt o tym nie mówi, bo kogo to obchodzi, prawda? Sztuki o świętym Stanisławie gramy, ale o tym biednym Rudolfie nie mówi, bo to za dawno było. Został cesarzowa Zyta, dziś już świętej pamięci, wyznała, że agenci Georgesa Clemenceau, naszego ulubionego polityka, tam po prostu przyjechali i tę sprawę załatwili. Czyli wykończyli następcę tronu oraz jego kochankę, brytyjską agentkę. Dobra, ale święty Stanisław. I proszę Państwa, Henryk Zeisberg, środowisko krakowskie, humaniści i już nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek wspomniał o świętym Stanisławie, bo inne postaci są ważne, tak? Ożywczy powiew renesansu i humanizmu. To jest oczywiście kłamstwo. Tak? To jest podmiana świętych Kościoła na świętych lansowanych przez tego drugiego. Prawda? To sobie powiedzmy wprost. I to się dokonuje na początku XX wieku. I teraz proszę Państwa, czy my mamy jakąś obronę przeciwko temu? Na razie żadnej. Na razie żadnej. Ja spróbuję dzisiaj wskazać pewien kierunek. Na razie żadnej. Proszę Państwa, jeżeli badacze będą się obracać wokół źródeł, które istnieją i reinterpretować je w nieskończoność, tak, wokół dwóch słów traditor regni, nie dojdziemy nigdy do niczego. Jeżeli badacze będą brali pod uwagę w swoich dociekaniach tylko źródła watykańskie, czeskie, ruskie, rodzimych nie ma, i niemieckie, nie dojdziemy do niczego. Nie dojdziemy do niczego. A do czego dojdziemy? A kiedy do czegoś dojdziemy? Proszę Państwa, jestem głęboko przekonany i zaraz to wyjaśnię, że sprawa świętego Stanisława, żeby nabrać właściwego koloru i żeby zyskać na jakości, głębi i perspektywie, powinna być przeprowadzona od nowa. I niestety potrzebny jest a. budżet, b. zespół badawczy, no i to w zasadzie tyle. Trzeba, proszę Państwa, wziąć pieniądze, pojechać do archiwum w Konstantynopolu, czyli w Stambule dzisiejszym, tam trzeba wysłać jedną ekipę, a drugą do archiwum w Wenecji. Po przebadaniu tych dwóch instytucji pod kątem dokumentów pochodzących z XI wieku możemy w ogóle o czymkolwiek rozmawiać. Nie wcześniej. Natomiast ja jestem zdumiony tym, jak zawężają badacze to swoje spektrum. A robią tak, bo po pierwsze nie mają pieniędzy, są na grantach i nikt im na to nie pozwoli, nikt w ogóle nie przypuści, że można wydusić z siebie taki komunikat, taką herezję, jaką ja teraz tutaj mówię, prawda? No bo świat ówczesny, prawda, składał się z czego? Z kogo? Z Niemców, papieża, Czechów i Polaków, tak? Czasem jakiś Rusin tu zajrzał i to wszystko. Reszta nie istniała. No więc ja teraz powrócę do tego na chwilę, co mi Szymon zdradził niedawno. Proszę Państwa, ludzie z łatwością uwierzą w to, że Wikingowie, czyli mieszkańcy terenów na północy Europy, Duńczycy, Norwegowie, penetrowali w stuleciu X i wcześniej Amerykę Północną, stepy astrachańskie,
Sycylię, Azję Mniejszą, Północną Afrykę. W to wszyscy wierzą. Nikt tego nie kwestionuje. Nikt. Natomiast w to, że na tereny Polski przybył jakiś kupiec z Konstantynopola, żeby załatwić parę interesów z ważnymi ludźmi, w to nie uwierzy nikt. Dlaczego? Bo nie ma dokumentów. I nie ma też żadnego materiału archeologicznego, prawda? No co zrobić, żeby on był? No trzeba wdrożyć program badań archeologicznych, tak? W miejscach, które kolega Szymon mógłby nam tu zasugerować z marszu. Ale tego się nie robi. Dlaczego? Bo nie ma budżetu. A nawet gdyby ten budżet się znalazł, ktoś zada pytanie, a po co? Po to, żeby nadać sens istnienia naszemu państwu, ponieważ humaniści tego sensu nie nadają, a święty Stanisław nada. I ja zaraz wytłumaczę dlaczego. Święty Stanisław nada. Ale jeżeli wystąpimy z takim postulatem, to po pierwsze nas wyszydzą, po drugie powołają się na te autorytety, które już istnieją, powiedzą, że chyba zwariowaliśmy, po trzecie powiedzą, że nie mają pieniędzy, a generalnie komu to potrzebne? Zapewniam Państwa, że Brytyjczycy obejrzeli każdy kamień leżący na wyspie pod kątem wprawienia go w budowę swojego imperium. Każdy kamień. A jeżeli czegoś zabrakło, to dowieźli. Więc to jest taka sytuacja, proszę Państwa. Ale dzięki Bogu jesteśmy wolni i możemy mówić, co chcemy. A ja się już w ogóle niczego nie boję, więc mogę mówić, co mi się podoba. Zacznę od Bizancjum. W prostej linii, o czym mi powiedział Szymon, 15 kilometrów od mojego rodzinnego domu, jak się jedzie przez bagno i las, znajduje się miejscowość Podebłocie. Nie dokładnie od domu, nie od miejscowości, w której mieszkałem, od progu chałupy. 15 kilometrów lasem. Znajduje się miejscowość Podebłocie i tam w 1986 roku dokonano odkrycia archeologicznego, wydobyto na światło dzienne tabliczki z greckimi napisami, napisy te brzmiały Chryste zwyciężaj. Oczywiście pojawiła się cała seria interpretacji, moim zdaniem dziwacznych, interpretacji, które co miały na celu? Sprzęgnięcie tego znaleziska z dostępnymi źródłami. Tak? Czyli udowodnienie, że te tabliczki oznaczają na przykład obecność w Podebłociu jakichś ludzi wysłanych tam przez Cyryla i Metodego, prawda? Bo datowanie tych tabliczek było bardzo rozstrzelone od VII do XI wieku. Albo że zostawił je tam jakiś jeniec z Rusi. Żadnych dowodów na to nie ma. Są tabliczki, są jakieś teksty, które się z tym w ogóle nie wiążą, prawda? Ale takie konstrukcje się buduje i nikt przeciwko temu nie protestuje. Prawda? Bo wolno. Tak? Bo mamy jedno i drugie i musimy to na sztywno skręcić, żeby nam się po prostu uniwersytet nie rozleciał. Tak? Dlaczego tak? Dlaczego tego nie mógł zostawić kupiec z Salonik na przykład? Albo z samego Konstantynopola? Dlaczego tego nie mógł zostawić oddział Gwardii Wareskiej, która przyjechała zapytać króla Bolesława Chrobrego, czy też może Śmiałego, czy może samego Mieszka I, jak idą sprawy, prawda? Z tym chrztem, czy rzeczywiście, miły Mieszku, chcecie go wziąć z Rzymu, bo może my mamy lepszą ofertę. Tak? Dlaczego tak nie... Co było w tym Podebłociu? Wisła niedaleko, prawda? Nie wiadomo, jak wyglądało wtedy koryto Wisły. Być może ono było jeszcze bliżej tego Podebłocia. Być może była tam jakaś komora celna, może sól, tak? Różne rzeczy mogły być. Niekoniecznie trzeba to od razu łączyć z Cyrylem i Metodym albo z jeńcami z Rusi. To wszystko mogło się wydarzyć. No w każdym razie, proszę Państwa, co nas interesuje? Mamy archeologiczny ślad obecności Greków na terenie Polski. Tak? Byli tu jacyś Grecy i mieli jakąś misję, prawda? Teraz sprawa kolejna, odległa od Podebłocia. Proszę Państwa, co to jest za moment X i XI wiek? Co to jest za moment? Historycy uwielbiają używać takich metafor przyrodniczo-fizycznych. I ja też takiej metafory teraz użyję. Proszę Państwa, jak się wypiętrza góra, to wszystko dookoła się trzęsie. Rzeki zmieniają swój bieg, eksplodują wulkany, leje się lawa. W ogóle jest generalnie katastrofa. Coś się zapada pod ziemię, coś się wynosi do góry. Tak? Proszę Państwa, X i XI wiek to jest coś, moment niesłychanie ważny, którego w rozważaniach na temat historii Polski nie bierze się pod uwagę w ogóle. A jest to moment podstawowy i kluczowy. Do znaczenia dochodzi Wenecja.
Wenecja uwalnia się od protektoratu Konstantynopola i staje się niezależnym bytem politycznym. W dodatku, mało tego, że staje się niezależnym bytem politycznym, to staje się niezależnym bytem politycznym stale zagrożonym. Co powoduje, że polityka wenecjan od samego początku jest brutalna, bezwzględna, oparta na pieniądzu, dalekosiężna i Wenecjanie szukają sojuszników. Żeby się oderwać od Konstantynopola, musieli zawiązać sojusz z papieżem. Żeby utrzymać sojusz z papieżem, musieli wystąpić przeciwko cesarstwu. Żeby wystąpić przeciwko cesarstwu, musieli poszukać na północy sojuszników, którzy też są wrodzy cesarstwu. Jakich sojuszników? Prawda? I to jest, proszę Państwa, logika faktów politycznych, moim zdaniem, niepodważalna. Niepodważalna. Mamy trzęsienie ziemi, powstaje organizm państwowy bardzo nowoczesny, który dzisiaj spełniałby standardy nowoczesności, a co dopiero wtedy, bardzo gwałtowny, brutalny i oparty na pieniądzu, który wymusza decyzję. Wenecjanie nie negocjują, oni wymuszają decyzję. I z tym się nikt nie liczy. Oczywiście są takie prace historyków, gdzie ślady tego rozumowania, które ja teraz zaprezentowałem, są dostępne, ale one są całkowicie pomijane. To jest nieważne, podobnie jak inne rzeczy, o których zaraz powiem. Proszę Państwa, w pracy Tadeusza Wojciechowskiego, Tadeusz Wojciechowski to jest historyk czynny na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie, który napisał taką fundamentalną, na którą się różni ludzie dzisiaj powołują, a też część osób ją krytykuje, pracę Szkice z XI wieku. Szkice z XI wieku, gdzie sprawa biskupa Stanisława i króla Bolesława jest dokładnie omówiona i oczywiście biskup to zdrajca, a król zbudował fantastyczne państwo. Proszę Państwa, ja przeczytałem Tadeusza Wojciechowskiego, różni ludzie go też czytali, oczywiście on ma bardzo dobrą prasę, no bo kiedy on opublikował te swoje szkice z XI wieku, środowiska endeckie i katolickie bardzo się oburzyły, no i wszyscy jezuici też się oburzyli i wszyscy szydzili z nich, że ho, 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 wreszcie powiedział trochę prawdy i już się oburzają. Tadeusz Wojciechowski napisał z mojego punktu widzenia rzecz fantastyczną i bardzo ważną. Dokonał pewnego porównania. Napisałem mianowicie tak, że jeszcze w X wieku Wenecja podlegała metropolii w Akwilei, cesarskiej, niemieckiej. Podstawową troską Doży i jego gangsterów było uwolnienie się od tego i założenie własnej metropolii nad laguną, na terenie republiki. To był kluczowy cykl zabiegów politycznych, uzyskanie tej metropolii. I w końcu ta metropolia została nadana. I teraz pisze Tadeusz Wojciechowski co? To zupełnie tak jak z naszym Gniezdem. To zupełnie tak samo jak z naszym Gniezdem. No więc proszę Państwa, naprawdę to nie ja napisałem i nie ja wymyśliłem, tak? A jeżeli badacz, którego się traktuje serio, używa takiego porównania, tak? To znaczy, że metoda jest identyczna. A jeżeli metoda jest identyczna, to trudno przypuścić, że jeżeli Niemcy wywierają nacisk na południe i wschód, tak, na Wenecję i Gniezno, to Gniezno i Wenecja nie spotykają się w połowie drogi, tak, w jakimś lokalu, dajmy na to w Tłokini pod Kaliszem, prawda, i nie omawiają tych ważnych spraw. Tak, i nie omawiają, i na przykład mówią temu facetowi, który sobie przybrał przydomek Chrobry, może byście Bolesławie miły skoordynowali swoje działania z naszymi, prawda? A potem ten manewr powtarzają za Bolesława II i mówią Bolesławowi II, może byście Bolesławie miły skoordynowali swoje działania, a my wywołamy bunt Sasów w tym czasie, żeby cesarzowi Henrykowi nie było za dobrze. Prawda? Cesarz Henryk to jest ten, co poszedł do Canossy, Henryk IV. Canossa była pułapką na papieża w rzeczywistości, nie była żadnym upokorzeniem. Natomiast Henryk IV miał cały czas na terenie cesarstwa bunt i trudno przypuścić, żeby ten bunt nie był opłacony. A mógł być opłacony tylko z Wenecji. I teraz, proszę Państwa, kolejna sprawa, szalenie istotna. Ślady Greków na terenie środkowej Polski. Wypiętrzenie się góry zwanej Wenecją, góry politycznej, tak? Góry tak silnej, że ją dopiero Napoleon zlikwidował w XVIII wieku, tak? W XIX. To jest kolejna sprawa. Trzecia sprawa. Polityka węgierska. Król Bolesław
na zmianę z cesarzem Niemiec, angażował się bardzo w politykę węgierską i popierał tam kandydatów przeciwnych kandydatom niemieckim. To jest opisywane i przedstawiane jako mocarstwowa polityka Polski nad Dunajem. Czy tak rzeczywiście było? Ja tego, proszę Państwa, nie wiem, natomiast wiem jedno. Kandydat na tron w Budzie, popierany przez Bolesława, księcia, a potem króla Bolesława Śmiałego, Gejza I, wziął koronę z Konstantynopola. Co o tym pisze Tadeusz Wojciechowski? Ano pisze, że to nieważne. Proszę Państwa, no to jak się bierze koronę z Rzymu, to ważne, a jak z Konstantynopola, to nieważne, tak? No ważne, tylko nie przyjmuje się tego do wiadomości. No więc jeżeli koronowany przez arcybiskupa Gnieźnieńskiego Bolesław Śmiały, który otrzymał koronę w trudnych bardzo okolicznościach papieża Grzegorza, tak, i jest władcą rzymskim, tak, znaczy z nadania Rzymu, popiera kandydata konstantynopolitańskiego na Węgrzech, to znaczy, że jego polityka, proszę Państwa, jest złożona i nieoczywista. Prawda? Taki wniosek wysnuwamy. Jego polityka jest złożona i nieoczywista. I teraz tak. Ta złożona i nieoczywista polityka może polegać nie na dwoistości wobec cesarstwa i Czechów, nie na dwoistości wobec kościoła i możnych panów w Polsce, bo to są w ogóle elementy nieważne. Ważny jest ten, kto płaci. Dwoistość polityki Bolesława musi polegać na nierozpoznaniu potencjałów Wenecji i Konstantynopola. Król nie może się zdecydować, kogo on ma poprzeć, dlatego że Wenecja nie po to uwolniła się od Konstantynopola właśnie i nie po to zawiera sojusze na północy, żeby sojusznik przeciwko cesarstwu kombinował coś z agentami Konstantynopola. Wenecja tego nie chce. Wenecja chce czegoś innego, chce lojalności. Nie po to tyle płacimy, żeby agenci Konstantynopola zakładali pułapki w Podebłociu, proszę Państwa, prawda? Wenecji to się wcale nie podoba. To jest oczywiście moja narracja i moja interpretacja. I Wenecja musi coś szybko zrobić, żeby ten moment zagrożenia minął. Proszę Państwa, nie wiemy, jak było i dopóki nie zostaną przebadane archiwa w Wenecji i w Konstantynopolu, nie dowiemy się niczego nowego. Natomiast co wiemy? W tej najbardziej prostej, popularnej narracji. Król Bolesław stworzył silne państwo. Biskup przeszkadzał mu i dlatego został zabity. Teraz, proszę Państwa, to silne państwo zawaliło się w 2 dni, tak? No bo po śmierci biskupa, tak? Co to może oznaczać? Jeżeli mamy silne państwo, to ono się nie może zawalić w tydzień, tak? I król, jeżeli król decyduje się na uśmiercenie pomazańca, tak, a król decyduje o tym, kto będzie biskupem, kto będzie arcybiskupem, więc wystąpienie świętego Stanisława musiało mieć bardzo poważny charakter. Dlatego, że jeszcze za chwilę powiem o jednej ważnej rzeczy. Król nominował biskupów i arcybiskupów, arcybiskup Gnieźnieński był jego kreaturą i mógł mu kazać zrobić wszystko. A biskup Stanisław wystąpił przeciwko temu w sprawie jakiejś niesłychanie istotnej. My nie wiemy jakiej, nas niesłychanie istotnej. To, że ktoś galanonim nazwał świętego traditor regni, tak, zdrajca królestwa, nie znaczy nic, bo cesarz Henryk nazwał papieża Grzegorza VII traditor regni, zdrajca królestwa. Co to znaczy zdrajca królestwa? Zdrajca króla, tak, i jego polityki. Na jakiej podstawie toczyła się polityka króla Bolesława? No, na podstawie kontraktu z Wenecjanami i potajemnych konszachtów z Konstantynopolem, tak? Czyli na jakimś budżecie. Co o tym wszystkim myślał lud zamieszkujący królestwo? No bardzo mu się to nie podobało, bo gdyby mu się podobało, to by nikt nie słyszał o świętym Stanisławie. Bardzo mu się nie podobało, dlatego że po zabiciu świętego gniew ludu wzrósł znacznie i ci, którzy ludowi się przeciwstawiali, musieli niestety uciekać. I teraz tak, fantastyczna kariera króla Bolesława, potęga państwa, dominujący samiec alfa, cuda niewidy, tak? I nagle gwałtowna ucieczka na Węgry. Kto jest z drugiej strony? Kto jest przeciwnikiem króla Bolesława? Jego brat Władysław Herman. Kto to jest?
ciaptak, osioł, ofiara losu, człowiek, który nie potrafił pilnować własnej żony, rządzi nim palatyn Sieciech, o którym nic nie wiadomo, tak? Tyle tylko, że był. No to jak? To teraz ta ofiara losu w ciągu kilkunastu dni, co dokonuje przewrotu, i to nie pałacowego, nie to, że przewrót pałacowy, to jest przewrót w polu, armię maszerują, tak? Armię maszerują, ktoś za nie zapłacił. I te armie usuwają Bolesława z Krakowa, unieważniają tę jego koronację. On był królem tylko przez 3 lata. Unieważniają tę sprawę zupełnie. Tak? I Polska przestaje być królestwem, księciem zostaje Władysław Herman. No i narracja przyjęta i obowiązująca brzmi tak, że był to człowiek nie nadający się do niczego, który oddał w zasadzie władzę swojemu palatynowi, który rządził za niego. Jak było, nie wiemy. Jak było, nie wiemy. Natomiast wydaje mi się to trochę podejrzane, albo nawet bardzo podejrzane, i wydaje mi się, że ta narracja się po prostu rozłazi. Że się po prostu rozłazi. Dlaczego tak myślę? I nie tylko ja tak myślę, dlatego że no, są profesorowie i badacze, tacy jak Marian Plezianie, żyjący już byli, a także Roman Grodecki, którzy obstawiali inną wersję, natomiast no, oni też jako historycy muszą się opierać na dostępnych źródłach. Proszę Państwa, jeżeli idzie o obronę biskupa, jest takie źródło, do którego bardzo późno wrócono, to jest list papieża Paschalisa II do arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina, gdzie papież Paschalis, on musiał być zrekonstruowany ten list, bo tam kopiści go źle przepisali, on nie wiadomo było, czy on dotyczy Kolonii, Wenecji, kogoś tam, czy Polonii. Tak? W końcu okazało się, że Polonii. Paschalis II, Ojciec Święty, wysyła list do arcybiskupa gnieźnieńskiego, żeby się nie ważył, to jest ładnych parę lat po sprawie świętego Stanisława, żeby się nie ważył występować przeciwko kościołowi po stronie lokalnego władcy, przeciwko jakimkolwiek hierarchom, tak jak to zrobił jego poprzednik, że poparł króla przeciwko biskupowi krakowskiemu. I to jest, proszę Państwa, triumf władzy uniwersalnej nad władzą lokalną, władzy świętej nad władzą królewską, która się przeradza za pomocą pieniędzy z tego czy innego miejsca we władzy tajnej. Mamy ten list. To jest ważne, ale o tym się też nie mówi. Karolak o tym na pewno nie napisał w swojej pracy. To jest dla mnie oczywista sprawa. Karolak na pewno nie napisał o tym w swojej pracy. I na tej podstawie nikt nie buduje żadnych nowych narracji. Nikt nie buduje żadnych nowych narracji dotyczących świętego Stanisława, a powinien, moim zdaniem. A powinien. I to myślę, że trzeba by było zainicjować, prawda? Że trzeba by było tę sprawę zainicjować i jakoś doprowadzić do szczęśliwego końca, czyli wywołać jeszcze jedną dyskusję o świętym Stanisławie. Jak być może wpadnę na taki pomysł, żeby oprócz konferencji organizować panele. W styczniu jadę na taki pierwszy panel do Krakowa, bo zostałem zaproszony przez kolegów z Polonia Christiana. Jak dojrzeje we mnie pomysł od strony technicznej organizowania takich paneli, to zorganizujemy taki panel o świętym Stanisławie, żeby podjąć tę dyskusję. I oczywiście narazimy się na różne rzeczy, ale nas to nie interesuje, bo przeciwnik jest tak słaby i tak nieporadny, że nie będziemy na niego w ogóle zwracać uwagi. Jeszcze o czymś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. To Michał wytniesz, bo szalenie ważna rzecz, miałem ją w głowie przed chwilą, bo już prawie o wszystkim powiedziałem. Prawdziwa część wykładu. Słucham? Prawdziwa część wykładu. Nie, to już sama prawda była. Ale jeszcze coś ważnego mi umknęło, może sobie przypomnę. Zaraz. A, wiem. Proszę Państwa, sprawa archikatedry gnieźnieńskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej i w ogóle polityki króla wobec Kościoła. Proszę Państwa, jest ten najazd Brzetysława, który rzekomo doprowadza do likwidacji diecezji, tak? Archidiecezji w Gnieźnie. Nikt nie wie, co to znaczy. Tak? Czy potrzebne było kolejne wyświęcenie? No wiadomo, że Kościół został okradziony, Czesi to wszystko wywieźli. Potem się musieli z tego tłumaczyć. Nikt nie wie, na czyje polecenie to zrobili. Ponoć Niemców, nie wierzę w to.
W każdym razie kwestia istnienia bądź nieistnienia archidiecezji jest dość istotna, ale jeszcze ciekawsza jest kwestia istnienia bądź nieistnienia diecezji krakowskiej. Proszę Państwa, Kraków po najeździe Przecysława za panowania Kazimierza Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego nie jest archidiecezją i dopiero w XX wieku stał się tą archidiecezją. Natomiast rezydował tam arcybiskup. No to jest jakieś otwarcie, prawda? Rozumiemy to tak, że to nie jest przypadek. Jeżeli mamy archidiecezję gnieźnieńską, to albo Mieszko II, albo Kazimierz Odnowiciel, któryś z nich po prostu postawił w tym Krakowie arcybiskupa z nadzieją i zamiarem, że kiedyś drugie miasto królewskie przekształci się w archidiecezję. Oczywiście to było bardzo pilnowane, tak? Żeby tak się nie stało. Ale teraz uwaga, przez kogo pilnowane? Umiera biskup Aron, na tron wstępuje Bolesław II, biskup krakowski Aron, na tron wstępuje Bolesław II i kreuje następcę biskupa Arona i to jest biskup Lambert Sua. I Długosz pisze tak, że następca Arona zaniedbał starań o sakrę arcybiskupią, przez co Kraków stracił ten, bo dla Długosza Kraków jest archidiecezją, to w ogóle nie ma o czym gadać. Długosz pisze, że to jest archidiecezja. I przez to, że Lambert Sua zaniedbał starań o sakrę arcybiskupią, Kraków stracił charakter metropolitalny. Kraków nie był metropolią, ale miał arcybiskupa. No to u kogo starać miał się Lambert Sua o te charyzmaty arcybiskupie? No u króla, tak? Bolesława II. I ten król Bolesław odmówił swojemu człowiekowi, biskupowi krakowskiemu, odmówił mu sakry arcybiskupiej. No kurczę pieczone, to jest ważna informacja, tak? Jak to tłumaczą historycy? Bo oczywiście tłumaczą. Odmówił Krakowowi, żeby ratować Gniezno. No jak ratować? Przecież budował najpotężniejsze państwo w Europie Środkowej, dyktował warunki. Co odmówił? Tu odmówił, a tu się zgodził? Nikt nie zamierzał likwidować metropolii w Gnieźnie, tak? Wenecjanie utrzymali swoją metropolię, tak? No więc, proszę Państwa, to są przedziwne fakty, które nie doczekały się istotnych dyskusji, bo już nie mówię, żeby się godzić z tą interpretacją, którą ja tutaj podaję, bo można się z nią nie zgadzać, prawda? I pewnie mają historycy dobre argumenty, żeby się z tym nie zgadzać. Natomiast jeżeli mamy taką informację, nie interpretujmy tego na jedno kopyto, tak? Poświęcił Kraków, żeby ratować Gniezna. To z jakiej przyczyny? Nie było metropolii, był tylko arcybiskup. Niech by sobie został, prawda? Zwłaszcza, że to król decydował. To król decydował. A skoro nie podjął tej decyzji, to miał powody. I to jeszcze inaczej naświetla nam sprawę świętego Stanisława. Proszę Państwa, dla mnie sprawa jest oczywista. Nie udowodnię tego, ale myślę sobie, że w pewnym momencie król Bolesław postanowił zmienić charakter chrześcijaństwa na terenie Polski. Zmienić go, ponieważ uznał, że cesarstwo, które ma stolicę w Konstantynopolu, jest ciekawszym sojusznikiem, ma ciekawszą ofertę niż Rzym, który być może zaraz zostanie pokonany przez Henryka. Tak? Że zdawał sobie sprawę z tego, że kiedy on się koronował, a cesarz stał pod bramą Canossy, że to wcale nie był sukces papieża, bo przecież papież nie mógł zamordować Henryka, mógł mu tylko wybaczyć. Tak? A kiedy to zrobił, Henryk natychmiast przeszedł do ofensywy. Może zdawał sobie sprawę z tego, tak sobie pomyślał, że to jest całkowicie moja interpretacja, że trzeba zmienić front, prawda? Że trzeba tutaj sprowadzić biskupów i hierarchów z Konstantynopola, prawda? A kiedy się okazało, że nie, prawda? To zamordował biskupa w Krakowie, który byłby na drodze, bo oni by do Gniezna najpierw nie doszli, tylko najpierw do Krakowa. A wtedy się okazało, że lud miejscowy jednak nie popiera tej inicjatywy, tylko popiera inną. No i król musiał uciekać. Proszę Państwa, król rzekomo jest pochowany w miejscowości Osjach w Austrii. Ja to interpretuję w ten sposób, że to jest droga do Wenecji, bo on uciekł z Węgier. Niektórzy mówią, że został zamordowany na Węgrzech, albo że uciekał z Węgier. Osjach to jest droga do Wenecji. Król jechał nad lagunę. A ponieważ, to też jest moja interpretacja, nie wykazał się taką lojalnością, na jaką Wenecjanie liczyli, więc po prostu spotkał się z kimś po drodze, kogo oni tam wysłali. Tak? I leży pochowany w miejscowości Osjach.
W XVIII wieku świątynia, w której ten jego rzekomy nagrobek się znajduje, została udekorowana takimi bardzo humanistyczno-oświeceniowymi malowidłami przedstawiającymi historię świętego Stanisława. Ja tego nie widziałem. Nie mam nawet zdjęć, ale jak się Państwo kiedyś wybierzecie, to zróbcie fotografię, to będziemy mieli dokumentację. Ja to znam ze słyszenia. Ponoć jest tak, że no jest cała historia świętego Stanisława, tam jest na tych polichromiach. I oczywiście król jest tam bohaterem, a święty zdrajcą i podłotą. Król próbuje zbudować fantastyczne państwo, które się postawi i Niemcom, i Rusi, i każdemu. No ale mu się nie udaje, bo przeszkadza biskup. Ten biskup zostaje zamordowany w słusznym gniewie. No ale potem ta katastrofa, której nikt nie jest w stanie wytłumaczyć. Proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa, której dzisiaj nie będę omawiał, ale ją zasygnalizuję. Wszyscy wiemy, że ustalono, nie postawię, nie wiadomo na jakiej podstawie, dość arbitralnie datę Wielkiej Schizmy Wschodniej, tak? 1054 rok. A, jeszcze dwie sprawy ważne. Przepraszam. Wielkiej Schizmy na 1054 rok. To jest data umowna. Wielka schizma to jest proces rozciągnięty w czasie. I teraz proszę Państwa, żeby zrozumieć, czym była wielka schizma, my tego nie zrozumiemy, jeżeli nie zbadamy jednej podstawowej sprawy, jednego podstawowego wątku. Wpływ Wenecji na rozwój wielkiej schizmy. Dopóki nie dowiemy się, w jaki sposób Wenecjanie manipulowali hierarchiami obydwoma, nie będziemy mieli żadnego pojęcia o tym, czym naprawdę była Wielka Schizma Wschodnia. Jestem o tym głęboko przekonany. A rok 1054, proszę Państwa, to jest bardzo ważny rok. Dlatego, że w tym momencie, w tym roku umiera książę Rusi Jarosław Mądry. To jest też, proszę Państwa, zadziwiające. Umiera Jarosław Mądry i się ogłasza Wielką Schizmę. Tak? Historycy mówią, a to jest ta data, od której się zaczyna Wielka Schizma. Jarosław Mądry i polityka Rusi, to też jest właśnie zastanawiające, ponieważ nikt nie ocenia polityki Bolesława II jako polityki chwiejnej, tak? Pomiędzy Rzymem, słabnącym w wojnie z cesarstwem, tak? Wenecją, która jest największym wygranym, i Konstantynopolem, który usiłuje zachować status quo. Nikt tego w ten sposób nie ocenia, ale w ten sposób oceniana jest polityka ruska, na przykład. Kreatura Bolesława II, czyli książę Izasław, wyrusza w strachu przed swoim bratem, wyrusza do Niemiec po to, żeby się chronić pod skrzydłami cesarza Henryka. Wyrusza przez ziemię polskie, przez ziemię swojego patrona Bolesława, który go okrada. Okrada po drodze, zabiera mu wszystko, co tamten wiezie. I ten jedzie, Izasław jedzie ze skargą do papieża Grzegorza. I papież Grzegorz, to jest tekst źródłowy, wysyła list do Bolesława, w tym liście go napomina, oddaj coś zabrał, tak? No więc polityka Bolesława była więcej niż chwiejna, prawda? Ona była rozstrzelona, bym powiedział nawet, tak? Raz tak, raz tak. Ale nikt tego nie ocenia w kategoriach politycznych. Wszyscy to oceniają w kategoriach towarzyskich. Natomiast polityka ruska jest w ten sposób oceniana. I proszę Państwa, Izasław, książę ruski, jedzie chować się pod skrzydła Henryków niemieckich, tak? A Jarosław Mądry, człowiek, który jest dzisiaj w ogóle świętym na Ukrainie, wynoszony jest pod niebiosa, po prostu podpora kościoła prawosławnego i tak dalej, i tak dalej. Co on organizuje? Wielką morską wyprawę na Konstantynopol. Wielką morską wyprawę na Konstantynopol, proszę Państwa. Za czyje pieniądze, aż się chce zapytać? Kto mu za to zapłacił? No zapłaciła mu za to Wenecja, nie może być inaczej, dlatego że Wenecja musiała osłabić Konstantynopol maksymalnie. I tylko Wenecjanie mogli dostarczyć do taką liczbę fachowców, którzy zbudowali Rusinom odpowiednią ilość okrętów wojennych. Ta wyprawa zakończyła się katastrofą. Okazało się, że cesarstwo jest ciągle bardzo silne i potrafi kontrolować sytuację na Bałkanach i na Rusi. Okazało się, że cesarstwo jest wpływowe, że cesarstwo może decydować o tym, kto rządzi na Węgrzech, tak? Kto rządzi na Węgrzech, że może ingerować w sprawy Rzymu, a Rzym nie może z tym nic zrobić, tak? Wyprawa Jarosława Mądrego, prawda? Jarosława Mądrego, po prostu człowieka, który jest symbolem, tak? Niepodległej Ukrainy, Rusi Kijowskiej, wszystkiego, co najważniejsze, została przez Greków zniszczona. Rycerze, wojownicy uciekali piechotą lądem.
Wszystkie statki zostały zatopione. Pościg grecki o mało ich wszystkich nie wykończył. Cudem nadludzkim się uratowali. A data wielkiej schizmy to rok śmierci Jarosława Mądrego, proszę Państwa. I widzimy wyraźnie, że to, co się mówi, że te wszystkie interpretacje polityczne można zastosować do dowolnego kawałka w Europie, tak? Tylko nie do Polski. Tak? Bo Polska to z Czechami mogła gadać, z Niemcami albo z papieżem w sprzyjających okolicznościach i z nikim więcej. Tak? Już, a reszta nie ma. I teraz, proszę Państwa, dlaczego ja się tak upieram przy tej interpretacji, że król Bolesław, przepraszam, chciał zmienić obrządek w swoim królestwie i poprzeć tego, kto wydawał mu się aktualnie silniejszy. Proszę Państwa, data koronacji, data kanonizacji biskupa krakowskiego Stanisława, świętego Stanisława Męczennika, to jest rok 1253. Proszę Państwa, rok 1253, ta kanonizacja zostaje ogłoszona w Asyżu. W tym samym roku dokonuje się koronacja Daniela Halickiego. W Drohiczynie, proszę Państwa, koronuje się Daniel Halicki. To jest jedyny w historii ruski książę, który się koronuje koroną przywiezioną z Rzymu. Jedyny. No więc, proszę Państwa, jeżeli ogłasza się kanonizację i koronację ruskiego księcia koroną z Rzymu w jednym roku, to nie może nie mieć związku. Nie może nie mieć związku. Po prostu. To musi mieć ze sobą związek, bo to zostało tak właśnie ustawione. To nie jest żaden przypadek. Proszę Państwa, i na tym bym zakończył. Panie Państwu, dziękuję.